poszukiwania piątej siły natury, kolejnego oddziaływania podstawowego tuż obok oddziaływania grawitacyjnego, elektromagnetycznego oraz słabego i silnego oddziaływania nuklearnego trwają w najlepsze. Co jakiś czas pojawiały się doniesienia o odkryciu tej hipotetycznej siły, lecz teraz zespół węgierskich fizyków uważa, iż posiada dowód na jej istnienie. W zeszłym roku uczeni z Węgierskiej Akademii Nauk zderzali izotopy litu-7 z protonami, w wyniku czego odkryto nowy bozon, który był tylko 34 razy cięższy od elektronu. W zeszłym miesiącu amerykańscy naukowcy dokonali własnej analizy danych i potwierdzili wyniki eksperymentu, dodając, że powstanie nowej cząstki rzeczywiście może mieć związek z istnieniem piątej siły natury. Wtedy to świat naukowy zainteresował się tym odkryciem. Attila Krasznahorkai i jego zespół z Węgierskiej Akademii Nauk poszukiwali tzw. ciemnego fotonu, nośnika piątej siły natury, który wyjaśniłby również istnienie ciemnej materii. Zderzanie izotopu litu-7 z protonami spowodowało powstanie niestabilnego berylu-8, który następnie rozpadł się na parę elektronów i pozytronów. Zgodnie z modelem standardowym, fizycy powinni obserwować spadek liczby par wraz ze zwiększającym się kątem oddzielającym trajektorię lotu między elektronem a pozytronem. Tymczasem przy kącie 140 stopni liczba par wzrastała i potem znów zaczęła spadać przy większych kątach. Węgierscy uczeni uważają, iż jest to silny dowód na to, że beryl-8 przelewa nadmiar energii, tworząc nową cząstkę, która następnie rozpada się na parę elektron-pozytron. Obliczyli oni nawet, że masa tej cząstki wynosi 17 megaelektronowoltów. Jest to nieoczekiwany wynik względem ciemnego fotonu, ale może wskazywać na coś zupełnie innego. Jednak Attila Krasznahorkai jest pewny, że uzyskane wyniki nie są spowodowane anomalią. Społeczność naukowa przynajmniej na dzień dzisiejszy podchodzi do nowego odkrycia bardzo sceptycznie. W ciągu 12 miesięcy europejskie i amerykańskie zespoły badawcze powinny poznać odpowiedź na pytanie, czy mamy do czynienia z przełomowym odkryciem, czy raczej z ogromną pomyłką.